Na Wiejskiej wszystko gotowe do pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. Jutro o 12 i o 17 zbiorą się tu posłowie i senatorzy wybrani 4 i 18 czerwca. Posiedzenia Sejmu i Senatu będą odbywać się w sali obrad plenarnych. Tutaj także, po dostawieniu dodatkowych krzeseł, będą mogły toczyć się obrady Zgromadzenia Narodowego. Niemal wszystko jest już przygotowane. Patrząc z miejsca marszałka Sejmu, po lewej stronie zasiądą posłowie z Klubu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Po prawej stronie zajmą miejsca posłowie bezpartyjni. W dawnych ławach Rady Państwa jest przygotowane miejsce na fotel prezydenta i fotel dla gościa honorowego. Będą one zajmowane, gdy szef państwa lub jego gość wyrazi zamiar zabrania głosu na forum Sejmu lub Senatu. Prezydent będzie miał także swój fotel w loży prezydenckiej, skąd będzie przysłuchiwał się obradom. Fotele będą ustawione dopiero jutro rano. A jak wygląda fotel głowy państwa? Jest wykonany według zachowanych wzorów fotela prezydenta II Rzeczypospolitej. Zbudowany z drewna dębowego, swą stylistyką nawiązuje do wystroju sejmowych wnętrz. Na oparciu fotela wyrzeźbione godło państwa. W lożach parlamentu zajmą jutro miejsca przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, członkowie Rady Państwa, zaproszeni goście i dziennikarze. W kuluarach przygotowano już materiały dla posłów i senatorów na inauguracyjne posiedzenie. Jeżeli ktoś z posłów lub senatorów wyrazi życzenie spotkania się z dziennikarzami, konferencje prasowe będą odbywać się w tej sali. Z jutrzejszych obrad Sejmu i Senatu telewizja przeprowadzi bezpośrednią transmisję o 11.55 i 16.55.